jesteśmy obywatelami IV Rzeczypospolitej. Wolność słowa zapewnia nam konstytucja. Wprowadzenie międzynarodowej umowy ACTA zaburzy naszą wolność słowa. Dlatego sprzeciwiamy się tutaj, solidaryzując się dzisiaj z wszystkimi manifestacjami zorganizowanymi w całej Polsce. Wczoraj była duża manifestacja w Warszawie. Dziś są organizowane o podobnych godzinach podobne akcje na terenie całego kraju. Dlatego dzisiaj mówimy stanowcze nie dla ACTA. Czy przez to, że jesteście też za piractwem, bo jednak no, ACTA ma walczyć z piractwem? To trzeba, nie, właśnie to jest tylko hasło rzucone na pozór. Tak naprawdę ACTA nie ma walczyć z piractwem. Tak naprawdę ACTA jest to nic innego jak globalny spisek rządu narodowego, który zabroni mieszkańcom całego świata dostępu do takich zgromadzeń, chociażby jak dzisiaj, do wolności słowa, do wymiany poglądów. Dążymy do tego, rząd dąży do tego, aby nie można było wypowiadać się na temat rządu, czyli aby nie można było krytykować rządu i opluwać rządu. ACTA jest wprowadzone także głównie dla ogólnopolskich, dla międzynarodowych korporacji, gdyż dzięki wprowadzeniu umowy ACTA największe ogólnoświatowe korporacje będą mogły na tym zarabiać, będą mogły zgarniać większe dochody. Chciałbym powiedzieć jeszcze, że jest to blef, co mówi się w mediach, że piractwo ogranicza, zmniejsza zarobki autorom. Tak naprawdę odsetek, który dostają autorzy, jest znikomy. Największe zyski zbierają korporacje, zbierają producenci i wydawcy płyt, a nie sami twórcy. Nie może być tak też, że internet całkowicie zostanie zablokowany. Wyobraźmy sobie, że po wprowadzeniu umowy ACTA będzie sytuacja wyglądała w ten sposób, że nasi dostawcy będą kontrolowali wszystkie nasze ruchy w sieci. Wszystko, co zrobimy, będzie kontrolowane przez dostawców. W momencie, jeżeli zrobimy coś wbrew umowie ACTA, zostanie nam skonfiskowany komputer albo odebrany dostęp do internetu, możemy się spotkać z karami grzywny, a w najgorszych wypadkach spotkać się po prostu w sądzie. Ponadto wprowadzenie umowy ACTA jest po prostu ograniczeniem dostępu do wiedzy. Aktualnie dąży się do tego, żeby ludzie byli niewykształceni, niewyedukowani. Po wprowadzeniu umowy ACTA nie będziemy mieli dostępu do żadnych tekstów publicystycznych. Nie będziemy mogli czytać tekstów publicystycznych różnych ludzi, ponieważ będą zastrzeżone prawa autorskie. Nie będzie można korzystać nawet z Wikipedii, ponieważ będą ograniczone prawa autorskie. Ja nie wiem, do czego będzie mi potrzebny w takim razie internet, skoro nie będę mógł z niego czerpać wiedzy, skoro nie będę mógł wyrażać się publicznie na forach, skoro nie będę mógł słuchać muzyki i nie będę mógł robić tak naprawdę nic. Dlatego dzisiaj podkreślę jeszcze raz, mówimy stanowcze nie dla ACTA. Co sądzisz o proteście w sieci, blokowaniu stron rządowych premiera? Czy to jest właśnie słuszna droga, żeby tak protestować? Tak, pokażmy rządowi, że się nie boimy. Ja bardzo dziękuję hakerom z grupy Animals za to, że włączyli się w tą akcję. I skoro rządy chcą blokować nasze strony internetowe, to my zablokujemy ich. Zauważmy, że zostanie poblokowana większość stron internetowych, nawet fora. Nawet zostaną poblokowane fora i w dniu dzisiejszym nie będę mógł i w tym dniu nie będę mógł wtedy podyskutować z ludźmi w całej Polsce, nie będę mógł przedyskutować pewnych spraw, nie będę mógł zrobić nic. Dlatego dzisiaj postanowiliśmy wraz z kolegą i stowarzyszami z Układu Kota zrobić dzisiejszą akcję. Zawsze. Patryk, Ruch Palikota, organizator dzisiejszej manifestacji.